Kultura techno ucieleśnia stworzenie nowego społeczeństwa opartego na zasadach jedności, miłości, równości, inaczej plur. Jestem poważnym abstrakcyjnym organizatorem tej dzisiejszej poważno abstrakcyjnej imprezy. To jest właśnie to, co nas fascynuje. Wydaje mi się, że fajne rzeczy robię i fajnie mi to życie się spełnia. Ale cały czas mam tą taką właśnie dziecięcą bańkę. Miej ją. O, widzisz, Janusz, a ty robisz coś wizualnie? A tatuaże? No jak byłem młodszy, to tam na rowerze niżej jeździłem. Tu były rejny? No to słuchaj, patrz, zaraz ci pokażę wejście. Techno, czyli ta muzyka, która najbardziej wyraża ducha współczesności. To jest taka obietnica, że stworzymy coś, czego nie stworzyły inne pokolenia. Pierwsze pokolenie polskiego techno można właśnie uznać za pierwszą falę rozczarowania i eskapizmu. Jest to orędzie Centrum Akceleracji Interpolarnej. Jest wyrazem naszego niezadowolenia i rozczarowania wobec tego, co nam wpajano jako dzieciom. Albo ludzie mnie kłamią, że dobrze tańczę, albo te kontesty są. A jakbym zaczęła grać pompę polską, to co by pomyśleli? Pitch, chłam jakiś po prostu. Szukasz siebie, szukasz podobnych ludzi do ciebie. Wszyscy mieli trochę przejebane albo trochę pod górkę w życiu. No i się dobrali wszyscy.